Witam Państwa po przerwie. Michalina Szymborska, to są Gorące Pytania i to jest telewizja w Polsce.pl, a ze mną Miłosz Lodowski, publicysta. Witam jeszcze raz, panie redaktorze. Oraz Michał Pieńkoś, redaktor naczelny Dziennika Trybuna. Witam ponownie, panie redaktorze. No właśnie, do czego Donald Tusk zmobilizował prawicę, o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, ale zanim przejdziemy do rozmowy, może zobaczmy sondaż, który został przeprowadzony przez Social Changes właśnie dla portalu w polityce.pl. No i właśnie, z tego sondażu dowiadujemy się, że wśród ogółu badanych 36% respondentów jest przeciwnych wspólnemu startowi trzech sił prawicowych. Chodzi tutaj o PiS, Solidarną Polskę i Partię Republikańską. Natomiast za kontynuacją formuły, którą w 2015 roku zaproponował Polakom Jarosław Kaczyński, opowiada się 22% respondentów. Największa zaś grupa, czyli aż 42%, nie ma zdania w tej sprawie. Natomiast też istotny jest fakt, że wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy aż 70% popiera trwanie formuły, to znaczy współpracy politycznej wielkiej partii, czyli PiS, Solidarnej Polski oraz Partii Republikańskiej. Takie rozwiązanie popiera aż 70% badanych. I moje pierwsze pytanie tym razem do redaktora Miłosza Lodowskiego. Panie redaktorze, czy żeby wygrać w tych nadchodzących wyborach, faktycznie prawica będzie musiała połączyć swoje siły? Jak pan czyta ten sondaż? Ja nie czytam sondaży, przepraszam panią redaktor, bo mało w nie ufam, w Polsce szczególnie. No chyba, że to są sondaże specjalistyczne w dziedzinach marketingowych, którymi się zajmuję na co dzień. I są robione po prostu rzetelnie, bo za to się płaci i za rzetelność. Bo każda Czyli w ogóle pan nie wierzy w sondaże, panie redaktorze, zupełnie? Kompletnie. Kompletnie. To znaczy traktuję to jako wskaźniki trendów ewentualnie, natomiast albo tego, co jest aktualną narracją, która ma być prowadzona przez daną partię polityczną. Natomiast jeśli chodzi o dalszą część pytania, czyli to, co zostało sformułowane w tym sondażu, to wystarczy znać formułę Donta, żeby wiedzieć, że duże formacje są przez nią preferowane. Więc jeśli tak długo jak ordynacja w Polsce będzie opierała się na systemie Donta, no to widać, że przynajmniej w tym sondażu, bo tutaj mogę nawiązać do niego, 70% ponad respondentów no, intuicyjnie czuje, że premiowane są większe formacje polityczne i w związku z tym rozpad obecnej formuły mógłby być dla, powiedziałbym, Zjednoczonej Prawicy dosyć krytyczny, jeśli chodzi o skuteczność wyborczą, bo po prostu wygrywa ten, kto ma najwięcej skumulowanych głosów. No, jakoś trzeba przełknąć te ryby, które, czy właśnie te, powiedziałbym, różnice pomiędzy poszczególnymi formacjami się umieć dogadywać. To KPO trzeba będzie chyba przełknąć. I teraz redaktor Michał Pieńkoś. Nie będzie czego przełykać, ja to akurat uważam. To znaczy tych pieniędzy nie ma i nie będzie. Tutaj akurat podzielam słynną konkluzję pana Jacka Wincenta Rostowskiego. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Zobaczymy we wrześniu, ale też zobaczymy, panie redaktorze, czy faktycznie będzie tak, jak zapowiada Jarosław Kaczyński o tym zaostrzeniu polityki względem Unii Europejskiej. Zobaczymy, czy tą podmiotowość, którą Polska zyskuje paradoksalnie właśnie przez sytuację, jaką mamy przez wojnę na Ukrainie, czy faktycznie to zmieni trochę też naszą pozycję. Będziemy prowadzić trochę inną politykę, ale trochę odbiegliśmy od tematu. Teraz Michał Pieńkoś, czy tak naprawdę tej konsolidacji, tego, że prawica pójdzie zjednoczona do wyborów, nie zazdrości opozycja? Jak pan to ocenia, jak pan by się do tego odniósł? Bo Donald Tusk już chyba skończył z tym nawoływaniem ze startu z jednej listy. Partia Zbigniewa Ziobry, która jest tym radykalnym elementem Zjednoczonej Prawicy, niewątpliwie jest też problematyczna dla bardziej umiarkowanego elektoratu w Polsce. Także trzymając Ziobrę i jego partię blisko PiS-u, Jarosław Kaczyński niewątpliwie ryzykuje alienację takiego elektoratu bardziej centrowego. Natomiast jeżeli zupełnie by skończył współpracę z
jego partią, z partią Ziobry, no to wtedy ryzykuje, że po jego prawej stronie, być może wspólnie z Konfederacją, coś tam by wyrosło. Ja sądzę, że to jest mała szansa. No Konfederacja już się sama podzieliła na dobrą sprawę na parę mniejszych partii. Jak się już słucha opinii liderów tej skrajnej prawicy, no to tam ciężko jest skonstatować, że jest jakaś poważna siła polityczna. Nawet nie są w stanie przyjąć wspólnego stanowiska w sprawie tak istotnej kwestii, jak konflikt z Rosją. Także no to, także w miarę jak osłabia się Konfederacja, też myślę, że daje to wachlarz potencjalnej możliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby być może od Zbigniewa Ziobry się trochę zdystansować. No w tej chwili widzimy ewidentne zbliżenie tych dwóch polityków i taki ostry kurs na Unię Europejską, no ale to wynika no z tego niemożliwości dogadania się w sprawie KPO. No i z tego, że póki co, przynajmniej przy tym układzie sejmowym, no te dwie partie są na siebie skazane. No, Jarosław Kaczyński nie będzie dążył do przedterminowych wyborów, także póki co musi się z Ziobrą dogadywać, obojętnie jaka by tego cena nie była. No obecnie ta cena może być bardzo wysoka. Jak rozmawiam z politykami, publicystami z lewa i z prawa, no to faktycznie oni przyznają, że wytłumaczenie Polakom, dlaczego Polska nie otrzyma pieniędzy z KPO, będzie na pewno trudne. To będzie wyzwanie, to nie będzie łatwe dla obozu Zjednoczonej Prawicy. Także tu niewątpliwie czekają ich schody. Opozycja myślę, że nie zazdrości, dlatego że opozycja jest dużo bardziej jednak różnorodna niż prawica. Pamiętajmy, że po stronie opozycyjnej mamy liberałów, mamy wolnorynkowców, mamy Hołownię, no, który próbował być taką platformą BIS, ale trochę mu nie wyszło, ale będzie próbował dalej. No i mamy lewicę, która ma poglądy, jeśli chodzi o wizję państwa, wizję gospodarki, społeczeństwa, zupełnie przeciwstawne w bardzo wielu kwestiach do Platformy Obywatelskiej. No i mamy PSL, który reprezentuje poszczególną grupę interesu, która też niespecjalnie dobrze się składa z resztą opozycji. Także tutaj faktycznie jest bardzo szeroki wachlarz interesów i poglądów po stronie opozycyjnej, ale nie uważam, że to jest słabością opozycji. Uważam, że to jest jej siłą, ponieważ widzimy, że tutaj są różne i odmienne pomysły. I jeżeli ktoś reprezentuje na przykład interesy przedsiębiorców, no to może sobie zagłosować na Platformę. Ktoś reprezentuje, kto komuś się zbliżej do interesów pracowników najemnych, może zagłosować na Lewicę, rolnicy mogą zagłosować na PSL. Także też nie uważam, że takie zbijanie całej opozycji w jedną listę byłoby specjalnie skuteczne. Może przeszkodzić w tym, tak naprawdę w stworzeniu wspólnego rządu, panie redaktorze, jednak, bo większe podziały też mogą powodować większe problemy, jakby nie było. Teraz redaktor Miłosz Lodowski. Panie redaktorze, mówi się o tym, że te wybory będą drugie najważniejsze wybory właśnie po 89 roku, dlatego że będzie się toczyć tak naprawdę walka o polską suwerenność i niepodległość i pojawiają się takie głosy, że zwycięstwo proniemieckiej partii, czyli tak naprawdę tutaj jest to traktowana właśnie w ten sposób opozycja, oznaczałoby tak naprawdę całkowite pozbawienie Polski właśnie atrybutów tejże suwerenności. Czy pan też ma takie wrażenie, że te wybory będą aż tak istotne i że tak naprawdę będzie to walka o naszą niepodległość, o naszą suwerenność? Ja myślę, że każde wybory są istotne i każde wybory są najbardziej istotnymi od 1989 roku. Tak jest sformułowany, powiedziałbym, modus operandi polskiego życia politycznego. To znaczy, troszeczkę to przypomina mecze piłkarskie, gdzie każdy mecz jest meczem o wszystko. I troszeczkę powinniśmy w ten sposób też tłumaczyć naszym obywatelom, że po prostu wybory są ważne. Oczywiście, to jest też wybór drogi, powiedziałbym, nawet nie światopoglądowej, ale przede wszystkim geopolitycznej. No tak, zwłaszcza, wybory są ważne, ja się zgadzam z tym, panie redaktorze, ale jednak w kontekście wojny na Ukrainie, no te wybory... No właśnie dlatego mówię, że w kontekście geopolitycznym ten wybór jest, zyskuje, inaczej, aktualność zdarzeń, które ich po prostu smutna konkluzja, wskazują także na to, że to będzie wybór przede wszystkim geopolityczny. I też oczywiście, tak jak pani redaktor była łaskawa zauważyć,
powiedziałbym, stopnia uzależnienia od czynników zewnętrznych, tak to delikatnie powiem, bo to czy będziemy, powiedział, ja bym to nazwał po prostu wprost powiedział, że to jest pewnego rodzaju wybór pomiędzy tym, czy będziemy junior partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, w Unii Europejskiej, czy po prostu będziemy kompletnie zwasalizowanym ciałem, który będzie gdzieś rozgrywany pomiędzy Moskwą a Berlinem, bo troszeczkę tak to wygląda. Mm-hmm. Teraz, no właśnie, redaktor Michał Pieńkoś, jakby pan redaktor się do tego odniósł? Czy to tak naprawdę jest te najbliższe wybory, tutaj się rozstrzygnie to, na jaki Polska będzie stawiać sojusz? Czy bardziej właśnie na Berlin, na Moskwę, czy bardziej na Stany Zjednoczone? Politycy mają taką tendencję, że co wybory wmawiają nam, że te wybory są najważniejsze i że wszystkie były mniej ważne, a te, które teraz są przynajmniej są te najważniejsze i wszystko się rozgrywa. Do tego oczywiście należy podchodzić z dystansem, ale tak jak wspomniał pan redaktor Lodowski, jak najbardziej należy zachęcać do aktywnego uczestnictwa, bo faktycznie to będzie miało ogromny wpływ. Jeżeli chodzi o PiS, no wydaje mi się, że troszeczkę już tutaj następuje takie zużycie materii. No, Prawo i Sprawiedliwość rządzi 8 lat, to jest długo jak na warunki polskie i niewątpliwie nie będzie im łatwo tych wyborów wygrać. Na pewno nie wygrają tego w cuglach. Opozycja z kolei, wydaje mi się, że właśnie no, nawiązując do tego, co pani powiedziała, że tych rządów nie będzie łatwo stworzyć pomiędzy tymi partiami opozycyjnymi, ale ja właśnie nie chcę, żeby takie rządy powstawały łatwo. Uważam, że właśnie naturą i takim smakiem demokracji jest to, że właśnie nieraz rządy tworzą się w bólach, przy wielu kompromisach, gdzie nikt do końca nie jest zadowolony, ale właśnie na tym polega istota tego systemu, który mamy. Więc zakładając, że jeżeli opozycja wygrałaby następne wybory, no to na pewno nie będzie tak, że usiądzie lewica z Platformy i oni się w jeden dzień dogadają i wszystko pójdzie bardzo błyskawicznie. No to będą przepychanki, będą konflikty interesów, ale uważam, że bardzo dobrze, ponieważ polityka jest dojrzała wtedy, kiedy właśnie te interesy się ścierają, kiedy są różne grupy, które muszą dochodzić do jakichś kompromisów. No Prawo i Sprawiedliwość ma niestety historycznie w III RP ogromnego pecha, jeżeli chodzi o współkoalicjantów. Pamiętamy rządy 2-5-2-7, gdzie ci koalicjanci byli naprawdę no, niesamowicie trudni i zdaje się, że robili wszystko chyba, żeby ten rząd upadł. I teraz też widzimy, że Solidarna Polska jest także bardzo trudnym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości. Używa różnego rodzaju takich zagrań, które wcześniej w polskiej polityce nieczęsto się zdarzały, że oto partia współrządząca idzie do mediów, gdzie krytykuje premiera na przykład. To jest coś bardzo rzadko spotykanego. No ale taka jest natura demokracji, nawet że to... Co krytykuje premiera, ale nawet z ust posłów, tutaj nie będę mówić których, Solidarnej Polski pojawiały się apele o dymisję premiera Mateusza Morawieckiego, jeżeli te pieniądze z KPO nie popłyną do Polski. Teraz redaktor Miłosz Rodowski. Panie redaktorze, czy faktycznie w związku z tym, że przebudowuje się ten cały ład międzynarodowy, o tym, o czym pan mówił, czyli te wybory też rozstrzygną tą naszą sprawę, nasze miejsce na mapie geopolitycznej, czy faktycznie w związku z tak istotnymi zmianami i z historią, geopolityką, z tym co się dzieje, polska prawica się zjednoczy? Czy właśnie liczy pan na to, że oni się jakoś dogadają, bo o tym też jest dzisiejszy program, czy faktycznie Donald Tusk skutecznie tą swoją polityką proniemiecką mobilizuje prawicę do tego, żeby się dogadali? Ja nie wiem, czy to jest polityka proniemiecka, czy rozpaczliwe zabieganie o wsparcie Niemiec, które gdzieś tam zanikło na pewnym etapie w związku ze zmianami w samych Niemczech. Raczej to tak wygląda. Natomiast no oczywiście w jedności siła i to od czasu konwentu świętej Katarzyny, jak ktoś jeszcze pamięta takie zamierzchłe rzeczy, to prawica powinna się była pewnych spraw nauczyć. Wydawało się, że właśnie się nauczyła i dlatego została premiowana przez polskie społeczeństwo dwukrotną kadencją, co też, jak redaktor Pieńkoś powiedział, nie jest częstą sytuacją na polskiej scenie politycznej. Bo no i, ale miało... też im dłużej, tym trudniej, tak? Zgadza się, bo to powoduje, że gniuśnieją działacze przede wszystkim terenowi. No i ja myślę, że Donald Tusk wykonuje jedną znakomitą
dla Zjednoczonej Prawicy robotę. Po prostu zmusił funkcjonariuszy partii politycznych i działaczy do tego, żeby się wzięli do roboty. Donald Tusk tak faktycznie no nie jest taki zły, skoro dobre owoce tutaj. Ja uważam, że to jest wbrew pozorom najlepsza rzecz, która może się zdarzyć Prawu i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, bo to jest człowiek, który jest jednoznacznie uwikłany, ma dosyć duży przebieg i historię swojej aktywności politycznej, jest dosyć łatwy, tak. Oczywiście I tutaj niestety, panowie, musimy kończyć i musimy stawiać kropkę. Ja mam nadzieję, że będziemy kontynuować w tym składzie jeszcze nasze programy i spotkamy się na antenie telewizji w Polsce.pl. Ja przypomnę, że Michał Pieńkoś, redaktor naczelny Dziennika Trybuna, był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję. Oraz Miłosz Lodowski, publicysta. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia.